Ewa Piątkowska, jesteśmy na Babylon Boxing Show. Dzień dobry, Ewa. Cześć, cześć. Co tutaj robisz, tak dzisiaj zawodowo, czy bardziej towarzysko? Tak i tak. Przyjechałam do studia, ale tutaj to jest tak skonstruowane, że każdy wchodzi raz albo dwa razy, więc ja już mam na dzisiaj wolne, więc mogę sobie porozmawiać, spędzić czas ze znajomymi, bo wiadomo, jak to na galach zna się wszystkich. Więc no, z niektórymi widzę się na co dzień, z innymi po prostu widzę się raz na jakiś czas, więc nadrabiam zaległości. I to w stacji i w TVP, i w Polsacie się pojawiasz? Chyba nie ma tutaj żadnego konfliktu, bo zawsze gdzieś to środowisko też się dzieli tutaj częściowo. No właśnie, różnie bywało. Z tym był taki czas, że rzeczywiście niektórzy próbowali zrobić takie podziały, ale teraz jest wszystko w porządku. I od występu na PBN-ie odnowiłam sobie te kontakty z Polsatem, w którym kiedyś boksowałam, no i od tamtej pory właśnie tu jestem zapraszana na galę. Ewa, co było tak naprawdę powodem rezygnacji z walki u Marcina Neimana? Kontuzja, którą no już powiedzmy zaleczam, nie pytaj jaka, bo chciałabym to utrzymać w tajemnicy, po prostu nie chcę powiedzieć co się stało, żeby nie dawać pomysłów rywalkom w ewentualnych przyszłych walkach. No i chodzę już teraz na siłownię regularnie, biegam i jest okej, ta kontuzja mi przy tych czynnościach nie dokucza, natomiast nie wróciłam jeszcze na salę. Zobaczymy jak będzie, jak wrócę, czy już będzie wszystko w porządku, jeśli tak to zacznę się przygotowywać. Wstępnie mam propozycję walki na maj czerwiec w MMA i na kwiecień w boksie, ale to są takie na razie tylko wstępne propozycje, jeszcze bez żadnych takich konkretów, bez daty konkretnej, więc nie wiem jeszcze na co się zdecyduję, czy na to, czy na to, może na jedno i drugie. Oglądając tą galę MMA VIP w Alvernii, nie było troszeczkę żal, że te kobiece pojedynki się tam nie zazębiły, bo i ty wypadłaś i Izabela Badurek. No właśnie, szkoda, bo ja już trochę wcześniej wiedziałam, chyba na jakiś miesiąc przed galą, że nie wystąpię, natomiast Iza wypadła w ostatniej chwili, no i chciałam zobaczyć jej pojedynek, bo naprawdę fajnie walczy, oglądałam właśnie tę jej walkę, w której została prawie oszukana, ale na szczęście ten werdykt został zmieniony, no i myślę, że dałaby dobry show, no ale tak to bywa niestety, wiadomo, że jest to taki sport, w którym kontuzje są, zdarzają się na co dzień. Boksie brakuje troszeczkę kobiecych walk w tej chwili, takich głośnych walk, takich, które kibice gdzieś chętnie kupiliby pay-per-view, bo dzisiaj jest taki czas przecież. Co o tym myślisz? No cały czas wszyscy mówią właśnie w środowisku, że ten boks polski ma zapaść, bo na świecie ma się naprawdę nieźle. Rzeczywiście jak jest jakaś duża walka, to generuje ogromne pieniądze i zainteresowanie na całym świecie. Natomiast w Polsce rzeczywiście, tak jak się zastanawiałam ostatnio, to nie ma chyba takiego zestawienia, które sprzedałoby dużą halę. I mówię o jakimkolwiek zestawieniu, gdyby wziąć dwóch dowolnych zawodników, oczywiście z tej samej wagi, a tu jeszcze dochodzą takie rzeczy jak takie konflikty właśnie między promotorami, między telewizjami, więc też nie wszystkie walki są możliwe do zorganizowania. Teraz taka walka dosyć ciekawa, szykuje się Szpilka Różański, to jest akurat możliwe do zrealizowania, bo obaj są u jednego promotora, natomiast tam zobaczymy, czy finansowo wszystko się będzie zgadzało, czy się dogadają. I jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak to się sprzeda. Zobaczymy, czy to będzie w pay-per-view. Podobno tak, ale no, oprócz tego myślę, że Szpilka mógłby jeszcze stworzyć ciekawe widowisko z Włodarczykiem. No i nie wiem, czy jest jeszcze jakaś walka, którą chcieliby zobaczyć kibice, jakaś walka polsko-polska. Na razie Krzysztof może tylko walkę z cieniem uprawiać, wiemy jaka jest sytuacja, natomiast Artur Szpilka już jest chyba w całkiem niezłej formie i tak jak powiedziałaś, może być pay-per-view, może być otwarta telewizja, Artur może wywrócić stolik, jak mówi jego promotor w ostatniej chwili, jeśli chodzi o warunki walki. Co jest takim problemem tutaj? No problemem jest to, że to jest duże ryzyko dla niego, bo Różański jest zawodnikiem bez tytułów, takim zawodnikiem na początku drogi, a jednocześnie prezentuje taki styl, który jest dla Szpilki małym koszmarem. Jest silny, cały czas do przodu, ma chyba niezłą kondycję, jeszcze nie był w stanie tego pokazać, bo szybko kończy swoje walki, ale no, z tego co mówi on, jego trener, to rzeczywiście na sparingach z tą kondycją nie ma problemów, więc jest to zawodnik, który szedłby cały czas do przodu. No i nie dziwię się Arturowi, że mając nazwisko, które właśnie jeszcze potrafi sprzedać pay-per-view w Polsce, chce za taką walkę dużych pieniędzy. No jednocześnie problemem jest to, że promotor, organizator gali chce, żeby chłopaki mieli zyski z pay-per-view, natomiast on chce takiej gaży stałej, bez względu na to, czy to się sprzeda, czy nie. Taki pojedynek kobiecy, który by się sprzedał, na który ludzie by przyszli, to musiałby być pojedynek zaciężny, na przykład załóżmy dwie zawodniczki MMA,
topowe, załóżmy Karolina Kowalkiewicz, Joanna Jędrzejczyk zakładają rękawice bokserskie i pojedynek bokserski. To by chwyciło? Nie mam pojęcia, wiesz? Chyba w MMA więcej by wygenerowały wyświetleń. Tak myślisz? No, jestem tego pewna, jednak w tym są lepsze. Jak w ogóle oceniasz tutaj galę Babylon Boxing Show, dzisiejszą na przykład, ale też widać, że systematycznie są te gale, odbywają się. Chyba Tomek Babiloński robi najwięcej tych gal, tak naprawdę patrząc po prostu, bo to ma być 16 gal ogólnie w skali roku. No to jest niesamowite, że jeden promotor robi w ciągu roku 16 gal. Czegoś takiego jeszcze nie widziałam ani w MMA, ani w boksie. No i to jest taki projekt chyba, który ma wypalić w przyszłości dopiero, bo to są głównie młodzi zawodnicy, tacy, których Tomek dopiero buduje, tacy, którzy jeszcze nie mają dużych nazwisk. No i zobaczymy, czy kiedyś któryś z nich będzie mógł właśnie sprzedawać pay-per-view, czy choćby występować w walkach wieczoru na dużych galach, bo dzisiaj na przykład w walce wieczoru jest Stanioch, który na takiej większej gali byłby gdzieś na początku, powiedzmy w pierwszej walce. A jak w ogóle podoba Ci się ten pomysł budowy boksu olimpijskiego tutaj, bo trzeba przyznać, że te walki budzą emocje. Ja przynajmniej nie zdawałem sobie sprawy z tego, że są tak obserwowane przez środowisko, szczególnie przez młodych ludzi, bo w nich jest nadzieja. Od 92 roku nie mamy medalu i to jest naprawdę już potężny kac, to tak bym powiedział, jeśli chodzi o w ogóle o boks olimpijski. No właśnie, to musimy powiedzieć, bo to jest takie zdanie, które musi się pojawić na każdej gali, że ostatni medal w boksie olimpijskim, ostatni medal na Igrzyskach zdobył Wojciech Bartnik w 92 roku. Od tamtej pory czekamy na duże sukcesy i no właśnie to jest duży plus tych gal Babilona, że tutaj mogą się pokazać młodzi zawodnicy, pokazać się w walkach amatorskich. No wiadomo, są też tam duże nazwiska, co prawda nazwiska ojców, no ale mamy Proxę, mamy Materle. I też zauważyłam, że wzbudzają spore zainteresowanie, ciekawość kibiców, nawet niektórzy się pytają, o której boksuje Materla, o której boksuje Proxa, więc fajnie, no mam nadzieję, że to ich zmotywuje do cięższej pracy, że będą chcieli się też tak pokazywać kibicom w przyszłości. To jest tak, że okrzepną psychicznie, bo jednak występując na takim wydarzeniu, ci młodzi chłopcy nabierają pewności, bo jeśli dają radę tutaj, to później turnieje, załóżmy, amatorskie gdzieś za granicą nie będą dla nich problemem, bo tu wydaje mi się, że tutaj jednak są pod większym obstrzałem środowiska. No może tak być, że da im to taką odporność, że będą się mniej stresowali. Może to też pójść w drugą stronę, że się trochę poczują gwiazdami i sprawi to, że będą mniej pracować, no ale myślę, że potem właśnie mają tych doświadczonych ojców, żeby poprowadzili ich w dobrym kierunku. Zacytowałbym swoje zdanie, ale już nie chcę tutaj jakby zajmować taśmy na temat tego olimpijskiego boksu. Natomiast Ewa, Ciebie kiedy zobaczymy tak naprawdę i w jakiej formule? Czy to będzie boks, czy to będzie MMA? Co w ogóle w tej chwili jest na tapecie? Co rozważasz? No właśnie przyszłam dzisiaj się też tutaj między innymi dowiedzieć, czy ta gala kwietniowa jest rzeczywiście w planach, jest aktualna. Jeżeli tak, to mogłabym na niej wystąpić. Później ten czerwiec, maj-czerwiec, jeśli będę zdrowa, to może właśnie zadebiutuję w MMA. No i najchętniej robiłabym taki miks, raz to, raz to. Chociaż wiem, że lepiej byłoby, gdybym się skupiła teraz, pouczyła tego MMA przez jakiś czas, a nie tak wracała to tu, to tu. Ale jednak no szkoda mi zostawiać tego boksu, bo tutaj się otworzyły takie fajne drzwi. Mogłabym znowu mieć kontrakt na 2-3 walki, więc szkoda mi po prostu z tego zrezygnować. Ta przerwa dobrze Ci zrobiła, tak fizycznie? Mówiłaś o kontuzji, oczywiście wspominałaś o tej kontuzji, ale jak w ogóle tak psychicznie? Brakuje Ci tego? Tak, zawsze jest tak, że jak przez jakiś czas nie ma mnie na sali, to już zaczyna mi tego brakować. No i w drugą stronę, jak jestem za długo, to już mam przesyt. Ale teraz, jeżeli ta data, o której słyszałam wcześniej w boksie, się potwierdzi, to zostanie dosyć mało czasu na przygotowania, więc nie ma szans, żeby mnie to zużyło. Bodajże 2 tygodnie temu stałem tutaj i robiłem wywiad z rywalką Róży Gumiennej, Szakalową. Tą ostatnią, tak? Tak, no, tak. Oglądałam, Boże. Przemiliła ją. Aż bolało, ale rzeczywiście to jest to, co mówił mi trener Okiński, bo kiedy myśleliśmy, z jaką rywalką powinnam walczyć tak w tych pierwszych pojedynkach, to ja myślałam, że fajnie by było, jakbym ja
zawodniczka stójkowa zmierzyła się z kimś, kto ma dobry parter, że to będzie 50-50, a ten mówił nie, mówię ci lepiej weź sobie jakąś kickbokserkę, bo nie nauczysz się tego parteru tak szybko i jak będzie to jakaś dobra dziewczyna, to po prostu cię przewróci i zmieli. No i teraz zobaczyłam, o co mu chodziło. Rzeczywiście Róża, nie wiem, czy w ogóle udało jej się kopnąć chociaż raz w tej walce, bo mało, nie miała praktycznie szansy chyba. Jedno czy dwa kopnięcia na uda spadły. No właśnie, na samym początku rundy była przewracana. Nawet jak jej się udało wstać, to zaraz znowu ją przewracała rywalka i tam w tym parterze ją mieliła. No i po walce Róża wyglądała strasznie. A już w tym parterze wcale rywalka nie zadawała tak dużo ciosów, jakby chciała. Albo jakby to był jej styl, to by mogła na pewno to skończyć przed czasem. Natomiast tam raczej wolała ją przytrzymywać niż tłuc, niż zadawać ciosy. Więc i tak ją trochę oszczędziła, a wyglądało to bardzo, bardzo źle. No, pocieszę cię, że to jest na pewno takie rywalki, to nie jest tak, że jest bardzo dużo takich rywalek, to jest naprawdę talent czystej wody, tak to oceniam, jeśli chodzi o Szakalową, dwukrotna mistrzyni świata w wieku 23 lat już, mistrzyni Europy, także Róża podjęła się wyzwania chyba ponad swoje siły na tym etapie, ale kto wie, co będzie później. No właśnie, no to jest mocna zawodniczka, mocna psychicznie, bardzo, bardzo ambitna. Widać było, jak ta porażka ją bolała, więc no, nie obawiam się, myślę, że się podniesie. Może trzeba będzie teraz trochę mądrzej powybierać rywalki, no bo jednak najpierw tam w boksie porażka, teraz tu i powinna się trochę podnieść psychicznie. No ale Róża też przecież jest talentem, też bardzo szybko pojęła te wszystkie niuanse MMA. No ale w parterze, no wiadomo, ja sama wiem, jakie to jest ciężkie. To się może wydaje łatwe, jak się ogląda, ale jak ktoś pójdzie na trening, to zobaczy, ile tam jest do nauczenia. Na strzelania jeszcze jeździsz? No właśnie, dostałam niedawno datę egzaminu na patent, więc zaraz się skontaktuję z trenerem, czy idziemy. Jeżeli tak, to już będę kroczek bliżej tego pozwolenia, o którym tak marzę. Szkoda, że nie było cię na obozie w Bakałarzewie, bo też bym zobaczył, ale akurat chyba z dziewczyn, z tego co widziałem, nie było za wiele, także o, jest tutaj dzisiejszy. Wójcio, dzień dobry. Cześć. Dobry. No i niewątpliwie tutaj wartość wywiadów wzrośnie, to tak jak to mówią, jak skancerowany znaczek zawsze gdzieś. To jest nazwisko, to jest legenda. Mamy szansę obejrzeć jego ostatnie walki i korzystać. Tak mówisz? Ale nie, byłam na obozie, właśnie wróciłam przez kontuzję. Tak? Tak. Nie widziałem właśnie, bo jak byłem na tych ostatnich dniach, nie było cię. Bo tam były 2 tygodnie, 2 turnusy i ja byłam właśnie na tym pierwszym i pod koniec wyjechałam. Szkoda, bo później tak dopadało śniegu i było tak fajnie. Słyszałam opowieści o tym, jak przyjechałeś, co się działo. Widziałaś? Oglądasz? Nie, słyszałam na sali, jak później poszłam. Aha, rozumiem. Bo jeszcze próbowałam tydzień po tej kontuzji wrócić. Myślałam, że będzie ok, że jeszcze zawalczę, no ale jednak nie dało się. To co, Ewa, bardzo dziękuję za wywiad. Oglądamy do końca galę. Trzymamy kciuki tutaj za oczywiście za wujcia i za Staniocha też, no bo któryś z nich musi wygrać. No myślę, że jednak Stanioch, chociaż gdyby Rafał był młodszy, to wiadomo, że robiłby co chciał ze Staniochem. Ale Rafał już nieraz zaskakiwał, więc zobaczymy, co się wydarzy. Ewa Piątkowska, dziękuję bardzo. Dzięki. Ewa.